Na zakończenie imprezy oczywiście bankiecik. Och, jak chciałbym się wkręcić na lampkę szampana. A tymczasem Kasia Krawczyk z nowym, mam nadzieję, przebojem. Tak, tu Andrzej. Mogę rozmawiać. To znaczy nie mogę, ale mogę. Nie mogę rozmawiać, bo prowadzę samochód, trzymam słuchawkę w ręku i zabrania mi tego przepisy. A mogę, bo droga jest pusta i nikt tego nie widzi. Dobrze, przyjadę. Idź szybciej. Dobrze ci radzę. Sprawdź wszystkie papiery firmy. Teraz, jak się już dowie, że ty wiesz, to pewnie pójdzie na całość. Wykiwa cię ze wszystkiego, co masz. Firmy, domu, tej kawiarni. Znam takie przypadki. Chwileczkę. Przecież to moje biuro. O co chodzi? Szefie, księgowy namieszał w papierach. To niech pani zadzwoni, bo... Radcę prawnego! Ja muszę z kimś bardzo poważnie porozmawiać. Znowu się popsuł. Mogę wiedzieć, co tu się dzieje? Ładnie. Nie bądź trywialny, nie rób sceny. Po co mam robić sceny? Cóż to takiego? Wspólnik zabiera mi żonę, firmę puszcza z dymem. Zostawia mnie na lodzie, to przecież... Zobacz na siebie, do czego doszedłeś. 60 lat. Ogromna firma, chałupa większa niż stodoła. A za co? Za moją krwawicę. A kto tam za ciebie pracuje? Ja! Żeby zawołać swoją żonę, musisz używać komórki. Twoja żona potrzebuje dobrej opieki. Mojej opieki. A nie, sama przez cały dzień. Ciebie cały czas nie ma w domu, a ja swoje potrzeby mam. No, taka kobieta nie może się marnować. Siedzieć całe życie w domu, przy garach? Przy garach? Mamy kucharza. Wszystko budowałem dla ciebie. Dla nas. Dla dzieci. Nie opowiadaj głupot. Zabieram tylko meble i swoje świecidełka. Dom zostawiam tobie. Sam se go zaprojektowałeś, sam wybudowałeś, to se mieszkaj. Thank you.
A ty gdzie? Ścigać drania. Polonezem. Panie Andrzeju, w niezłe bagno pan się wpakował. Nie ma co. Jakie bagno? To chwilowa niedyspozycja. Zaraz się wszystko wyjaśni. Nie, odłączyli już to. Nie działa. Napije się pan czegoś? Dziękuję. Obawiam się, że ani ta korawka, ani ten koniak nie należy już do pana. To może chociaż dowiem się, co się stało, o co chodzi. Sprowadził pan ostatnio z Rosji kilka ciężarówek odtwarzaczy DVD, zgadza się? Zgadza się. No właśnie. 30 września zaksięgowano transport 4000 odtwarzaczy na łączną kwotę 5 milionów złotych plus VAT. Zapłacono tego samego dnia przelewem na konto firmy zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej, zgadza się? Tak. Następnie tego samego dnia sprzedano odtwarzacze firmie handlowej z Poznania za kwotę 6,5 miliona złotych netto. Przelewu dokonano tego samego dnia. Tego samego dnia dokonano również odliczenia podatku VAT. Zgadza się? Zgadza się. Ale co w tym takiego niezwykłego? Ano niezwykłe jest to, że transport wjechał na polski obszar celny 1 października 20 minut po północy. A zatem nie mógł pan odliczyć podatku VAT za miesiąc wrzesień. A na dodatek 1 października zmieniły się przepisy celne na pana niekorzyść. Popełnił pan przestępstwo karno-skarbowe. W związku z tym naliczam panu karę w wysokości 30% wartości należnego podatku oraz nakazuję zwrócić nienależnie odliczony podatek VAT oraz dopłacić różnicę opłat celnych. Zajmuję pana nieruchomości oraz samochód znacznej wartości oczywiście. A pan jako skarbówka i jako komornik od razu? A wie pan, to haruje na dwa etaty. Ale wszystkimi sprawami papierkowymi zajmuje się mój księgowy. Przecież ja nie muszę się na wszystkim znać. Dla mnie mogłaby je prowadzić sama matka Teresa. A odpowiedzialność ciąży na właścicielu. Skąd pan wiedzieć, że nie był pan w zmowie z księgowym? Przepraszam. Rączka. Łącznie pana zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynoszą 7 milionów złotych. To przecież ja pójdę z torbami. No nikt nie mówił, że życie jest piękne.
Przez to mi dobrze, 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 chodź. Miałeś rację. No jestem goły, straciłem wszystko. Firmę, żonę, dom, wszystko. Gdzie jestem? Przy Białomie nad jeziorem. Po drugiej stronie jest sporo drzew. Nic, tylko się powiesić. Przerzuciłby mnie pan na drugą stronę? To nie jest taksówka. A ile za tę łódkę? Szefie, daj na winko. Piątka wystarczy, ale skoro ma pan taki gest... Tysiąc? Chwilunia! Chwilunia! Poczeka pan! Przerzuci mnie pan na drugi brzeg. Spieszy mi się jak diabli. Skoro jak diabli, to niech pan wsiada. Pan jest taki wesoły. A wie pan, dziecko mi się urodziło. Pozałatwiać sprawy lecę, a potem do monopolu, wydać becikowe. A dziecko to tak samo się urodziło? Nie no, żona urodziła. Jak będę wracał, poczekam na pana. Zabiorę się razem z panem. Dobra? Na drugi brzeg. Na drugi brzeg. Tam czekają na mnie z piwkiem. No przecież nie będę czekał, aż zbuduję okładkę przez jezioro. No! O, ja tylko jeszcze... Zaraz. Wie pan, ja to nawet podziwiam takich jak pan. Nie, bo są tacy, których panie nie ma pracy, i od razu załamuje się. A jak nie ma pracy, to trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Ma pan zdrowe podejście do życia. No, panie, ja przez 30 lat pracowałem na urzędzie. To ja niejedno widziałem. A takie nieroby, to tylko patrzą, żeby dostać rybkę. Ja zawsze mówiłem, nie rybkę, tylko wędkę. Wie pan, niech sobie sam łowi. O, zaraz. A oni od razu do władzy ludowej po kuroniówkę. Do władzy ludowej? Po kuroniówkę?
Pan to chyba nie tutejszy. Ale ja... Nie ma się pan co tłumaczyć, nie. Ja też jeździłem na zachód, na Saksy. Guten Abend. O. Dankeschön. O. Ich liebe dich. Ja to nie mam głowy do tych zachodnich języków. A do czego pan ma głowę? Nie wie pan, ja to już do niczego nie mam głowy. Ja na emeryturze. O! Machu, ciachu i postrachu. No. No. Niech pan pamięta, co powiedziałem. Nie rybkę, tylko... Wędkę. Wędkę. Przepraszam, kiedy pan zaczyna kursować? Z tak piękną damą to ja mogę od zaraz. No widzę, że pan strasznie miły. Co najwyżej bardzo miły. Strasznie to możemy wyglądać. A panienka tak z pracy do pracy? Proszę pana, tylko nie panienka. Tylko nie panienka. Panienki to stoją na ulicy, a ja już pracuję na telefon. Ktoś dzwoni, się grzecznie umawia. I dopiero wtedy. Praca jak każda inna. Żadnego ubezpieczenia. A co będzie, jak ja się kiedyś czymś, no... Przypadkiem oczywiście... Ja myślę, że pani zna swój fach na tyle dobrze, żeby wiedzieć, jak się zabezpieczyć. No, ja wiem, proszę pana. Ale klienci nie wiedzą. Właśnie ja do takiego jednego, co mnie zamawia regularnie, w każdy piątek. No niby płaci podwójnie, ale chce, żeby tylko ustami i bez gumki. Miły gość, co? Taki trochę zakompleksiony. I strasznie gadatliwy. Może gadatliwy bardzo. Tak, bardzo gadatliwy. A jego żona jest taką staroświecką nauczycielką. Nuda w tym domu. A jemu potrzebna jest rozrywka na najwyższym poziomie. No z żoną nawet pogadać nie może, no nie to co ze mną. A właśnie. Lucy in the Sky. Export-import 24H. No, tego w domu nie ma. A jak ja mu zatańczę przy róże, jak ja mu striptease zrobię, to na sam widok już go telepię. A wie pan co? W tym wszystkim jest jakieś takie drugie dno. Miałam takie wrażenie, jakbym postępowała niemoralnie. Bo co, pewnie się panu wydaje, że ja... Że taka jak ja, to tylko daję dupy i nic więcej, co? Nie, nie. A ja mam swoje uczucia. Mam swoje zasady. To, że ja się sprzedaję za pieniądze,
to wcale nie znaczy, że ja nie mam tych zasad. Bo ja mam i to dużo. Ja zawsze w życiu postępuję według swoich zasad. Zresztą ja panu proponuję to samo. A wie pan, że w Indiach starożytnych takie dziewczyny jak ja to były strasznie szanowane. I wykształcone były, bo one miały zasady. A u nas... U nas wszyscy myślą, że my to tylko podstawówka. I to nieskończona. Proszę pana, ja nawet maturę zrobiłam. No to teraz tylko na studia. Na studia, panie? A kto by mi na te studia przyjął? Proszę, proszę się wytrzeć. Dziękuję serdecznie. Nie, niech pani sobie zatrzyma. Dziękuję. I niech pani nie płacze. To przecież tylko kwestia czasu i miejsca, czy uzna się to za coś złego, czy nie. Myśli pan? Tak. No co, to przebrać się muszę. Tak na marginesie to w dawnym Rzymie było jeszcze lepiej. Naprawdę? Tak, i to pod opieką kościoła. No, co pan? Konstancji na synodzie pełną parą pracowało 18 przybytków. A w nich dziewczyny i chłopcy. Chłopcy też? Chłopcy też. To mnie pan pocieszył. Ma pani jakieś marzenia? O miłości. Jakie ma pani wyniki? Do przerwy 7-0. Wszyscy chcieli mnie tylko bzyknąć. Ale ja muszę sobie znaleźć jakiegoś takiego twardego faceta. A pan? A ja zdecydowanie wolę kobiety. Ale po 40 latach małżeństwa okazało się, że... Nie miałem pojęcia, czego one tak naprawdę oczekują. A jak często pan mówił żonie, że ją kocha? Jak często pan ją przytulał? Albo całował w czółko? No właśnie. Pani, że Sfinks była kobietą? Tak. Kopernik była kobietą. Pan przewozi na drugą stronę? A tak jakoś wyszło. To ja poproszę rejs zwykły. Proszę bardzo. Może pan postawi teczkę? Jeszcze się panu pogniecie? Jakieś skarby pan tam bierze? Nie, tam skarby. Wódeczkę. Do Kaliningradu. Mały kandelek. Jaki kandelek? Ja przemycam. Do Kaliningradu. Przecież tam jest taniej niż u nas. I co to za interes? Tak zwany rodzinny interes. Dziadek przemycał, ojciec przemycał, to i ja przemycam. To po co pan przemyca, jak się nie opłaca? A gdybym nie miał z tego żyć, to mi już dawno z torbami poszedł. Trzeba coś robić. Nawet jeżeli to pozornie nie przynosi żadnych korzyści. No. A pan? Co ja? No, pan co? Ja już raz z torbami poszedłem. No i tak sobie myślę. Zawsze mnie interesowała spedycja wodna. I teraz na stare lata. To ma być ta spedycja. Jaki
kraj, taka spedycja. O! Konkurencja. A nie boi się pan, że pana złapią? Panie, ja dla sportu przemycam, dla tej, no, adrenaliny. Przemytnik, panie, to wymierający zawód. Granice niedługo znikną, przestaną kontrolować. A jak przestaną kontrolować, to po co przemycać? I co? I najważniejsze, przez co? No? Jedyna ostatnia granica to tu, na wschodzie. A z czego pan żyje? Z przemytu. Przecież mówił pan, że... Mówiłem. Łódeczkę to dla sportu, a dla pieniędzy to... Dobrze się panu powodzi. No nie narzekam. Zmieniłem środowisko i jakoś zdrowie mi się poprawiło. A pan z jakiej branży? Kto zamawiał pizzę? Proszę, dziękuję. Bo ja dobrze pana od dłuższego czasu z robotami budowlanymi kombinuję. I odkąd kupiłem sobie ten komputer, to obroty od razu podskoczyły mi o 30 punktów bazowych. Dzisiaj, proszę pana, jak ja nie zarobię 1000 dziennie... Na czysto. To dzień uważam za stracony. A szanowny pan z jakiej branży? Spedycja wodna. No. To ładny kawał pieniądza pan zarabia. No wyjdzie. Jakieś... dziennie... 50. No proszę. A mówią, że w Polsce nie idzie się dorobić. A panu widzę też znudziły się te restauracje. Tak o. Kanapeczkę na świeżym powietrzu. Od jakiegoś czasu nie stać mnie na jadanie w restauracjach. No, rozumiem. Przyprawy, cholesterol. Trzeba dbać o zdrowie, nie? To zdrowie najważniejsze. Ja to powiem panu, że mnie się też już te restauracje przejadły. Teraz to ja tak lubię sobie kupić pizzę przez internet. Czasem jakieś winko też przez internet. No i tak sobie, o. Lubię przysiąść, popatrzeć na architekturę. A ten komputer, to tak cały czas? No tak. Proszę pana, nigdzie nie trzeba dzwonić. Z nikim nie trzeba się spotykać. Ręki nikomu nie trzeba podawać. Ja to właściwie wszystko przez internet teraz załatwiam. Idę do kina, to bilety przez internet kupuję. Nawet jak interesy robię, to przez internet. Oszczędność czasu, proszę pana, kolosalna. Tu pan wszystko znajdzie. Pizzę, podwykonawców, seks. Co pan powie? No pewnie. O, no proszę bardzo, o. No, jest. Anna. Mam 19 lat, nazywam się Anna. Lubię seks. Każdy rodzaj seksu. Każdy. To jest RZ. No. I tylko szukam. Żadnej informacji o dachach. A co pan chce zadaszać?
hale na handel. O, tam jest jeszcze miejsce, żeby hipermarket wybudować. Muszę to tylko dobrze rozpracować. Ale tam jest tylko zamek i park. No, ale będzie hipermarket, to nie będzie parku. Po co ludziom las w środku miasta? A co będzie? Stacja benzynowa? Nie, stacja benzynowa. Jak będzie hipermarket, to musi być stacja. A samochody jak tam będą dojeżdżać? No proszę pana, będzie hipermarket i stacja. To musi być droga. No, tak. Ta droga się zawsze pieniądze znajdą z budżetu. Trzeba tylko załatwić tu i tam pod stołem. Załatwianie pod stołem. Moja specjalność. Wiem coś o tym. Trzeba kreować rzeczywistość. Dzień dobry. Widzę, że pan pracuje. A jest pan zadowolony ze swojej pracy? Nie wiem, miałam zrobić materiał o tym, co tutaj się dzieje w okolicy. Tutaj interes kwitnie, a tutaj nic. Z roboty mnie wywalą. Niech pani idzie na przystań. Tam jest taki facet zakręcony. W smokingu wozi ludzi łódką. Nie jest niebezpieczny. Mądrze gada. Tylko coś mu odwaliło, że taką robotę głupawą przyjął. Dziwolą w sam raz do radia. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. To pan tutaj na tej łódce pływa? Dzień dobry. A na czym mam pływać? Chciałam z panem przeprowadzić wywiad do radia, bo słyszałam, że pan znalazł nowy sposób na życie. Po tym wywiadzie będzie pan sławny. To będzie takie dobre public relation dla pana i pana firmy. Sposób na życie. A po co mi popularność w takiej małej łódce? Gdybym miał całą flotę, to... A tak? Wie pani, z tą popularnością i public relation to jest tak jak ze szczurem i myszką. Chyba nie rozumiem za bardzo. Rozmawiał szczurek z myszką i pyta, powiedz mi, jak to jest? Mamy takie same futerko, takie same ogonki, takie same czerwone oczka. Ciebie ludzie kochają, a mnie nienawidzą. A na to myszka. Bo ty, szczurek, masz do dupy public relation. Widzi pani, mnie to jest do szczęścia niepotrzebne. Kiedyś, dawno może tak, ale teraz... Teraz ja jestem jak ten szczurek, sam na tej łódce. A co, pani to nagrywa? Tak, wie pan, bo ja mam za godzinę audycję w radiu i ja po prostu nie mam żadnego materiału i myślałam, że może z panem troszeczkę porozmawiam. Ale ja pani nic ciekawego nie powiem. No tak, ale pan wozi ludzi z brzegu na brzeg. Boże! Raz przewiozłem. I tak już zostało. Pana nienaganny strój wskazuje na to, że pan traktuje swoją pracę bardzo poważnie. No, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzień dobry, Andrzejku. Siadaj. Popularnym człowiekiem będziesz. W radiu ciebie wpuszczą. Ostatni raz tam płynę. Co, rezygnujesz z pracy? To praca zrezygnowała ze mnie. Kontrakt się skończył. Muszę wracać do domu. To znaczy, że będziesz wolnym człowiekiem? Co to za wolność? Wolność jest wtedy, kiedy ma się pracę i kasę. A jak nie ma pracy, to nie ma wolności. Jak to? Możesz robić, co będziesz chciał. Nie będziesz musiał wykonywać tego, co ci ktoś każe. Będziesz miał dużo wolnego czasu. To chyba jest wolność. Prawda? Więcej czasu to nie wolność. Ja mam dom, rodzinę. Co ja żonie powiem? Że jestem wolny i dlatego nie ma co do gara włożyć? A co, może po małym piwku?
A gdzie tu widzisz jakieś piwko? Otwieram mały pub. Będzie się nazywał Water Pub. Że co? Water Pub. Tak trochę po żeglarsku. No faktycznie. Smaczne. Bo schłodzone. Ty ciągle masz jakieś pomysły. A wiesz, jaki urząd pracy sobie pad postawił? W zachodniopomorskim planują wysokie bezrobocie. Jak to planują wysokie bezrobocie? Normalnie. Taki pałac wybudowali. Szkło, metale, marmury. Miło popatrzeć. A może to oni tylko wynajmują? Pewnie, że wynajmują. Na sklepiki, poczty i monopolowy. Człowiek jak nie znajdzie pracy, to od razu się urżnie, bo daleko nie musi szukać. A tak sobie myślę. Kto za to zapłaci? Jak to kto? Wolni ludzie? No tak. Jeszcze sobie odpisali od podatku. Jako ulgę budowlaną. A ty? Jak długo tak z tą pracą będziesz skakał? No tak z listka na listek? Sam nie wiem. Z pracą dla takich spawaczy krucho. Od 2 lat tylko umowę o dzieło. Popatrzcie, jaki ten świat jest porąbany. To nie świat, to politycy. Na wyborach naobiecywali gruszek na wierzbie, a ja głupio wierzyłem w pustą lodówkę. Nie masz jakiej gazety? Zobaczymy, co tam dają. Mam, no nie wiesz? Przecież ja lubię sobie poczytać o wielkim świecie. Uciekam czasami od rzeczywistości. Wyobrażam sobie, że jestem na tej plaży w Monako i popijam pina koladę. I wtedy podchodzi do mnie taka supermodelka. Czy może masaż? No i co? I wtedy żona mnie bije ścierą po głowie, bo ziemniaki nie obrane na obiad. Masz. Poczytaj sobie później. Ja i tak będę musiał poszukać w gazecie z ogłoszeniami. Słuchaj, a może ty powinieneś otworzyć własną firmę? Nie no, no co ty? Ja nie potrafię. No mówiłeś mi kiedyś, że byłeś majstrem spawaczy. No było. To zwołaj ekipę. Zadzwoń do swoich byłych pracodawców i powiedz, że masz najlepszą ekipę spawaczy w mieście. Mamy wolne między tam robotami za granicą, rozumiesz? Dał jakieś upusty na długoterminowe zlecenia. Może to jest dobra droga, co? Może dobra. Kilka telefonów i... Myślisz, że się uda? No jak się nie uda, to pójdziesz do urzędu. A jak nie spróbujesz, to będziesz całe życie pluł sobie brodę, że nie spróbowałeś. Pan mi nie doradzi. Tak, ja w sprawie przyjęcia na aplikację. Pływanie z panem to czysta przyjemność. To sama pani. Rozumiem. Dziękuję. Tak, ale mnie bardziej chodzi o pana. Chodzi mi o to, że no nie każdy potrafi rozmawiać z pasażerem. Ludzie mówią, że pan daje dobre rady. Tak, jakoś wyszło, że to ludzie zazwyczaj mówią, a ja tylko słucham. Najwyraźniej nie opłaca się być uczciwym w interesach. Bohater naszego reportażu, Andrzej, z dyrektorskiego stołka spadł na samo dno, a pomimo tego zachował uśmiech i pogodę ducha. Pływa łódką, tam z powrotem, a nam zostaje tylko brać z niego przykład. Szefie, daj na winko. Oto
Eloko moki toko kasital na monini. Jak obraża? Gdzie? Tu? Nie, nie śmiałbym. To tylko taka alegoria. Jak obraża? Nie, nie, ja nie miałem zamiaru nikogo obrażać. My tu w Polsce inaczej traktujemy Murzynów. Jak obraża? Nie, nie. Cholera, zaraz mnie wsadzą za rasizm. To znaczy nie. My tu w Polsce inaczej traktujemy Afroamerykanów. Jak obraża kosztowasz? Fajna muszka. Ładna sukienka. U nas kolorowi nie mają ład. Drogi byłego kolega, kiedy się urodzisz, jestem czarny. Kiedy dorosnę, jestem czarny. Kiedy umieram, jestem czarny. A ty? Kiedy urodzisz się, jesteś różowy. Kiedy dorośniesz, jesteś biały. Kiedy umierasz, jesteś szary. A mnie nazywasz kolorowy? No, zrobi się. A ile chcesz za sztukę? Poczekaj, dobra? Mija 15 sekunda, zmieni automat. Sorry, stary. Bezpieczeństwo. Sam rozumiesz. A ty, dziadek, co tak kiwasz? Kto ja? Nie, myszka Miki. Aha. No mówię, nie? Co myślisz, że jak machasz wiosłami i masz muszkę, to jesteś omnibus? I co ty tak, dziadek, żurawia zapuszczasz do mojego worka, co? Otwarta jest, że to taka ludzka ciekawość. Ale interesy moich klientów są interesami moich klientów. Ja nie pytam co, czyje, jak, skąd. I dobrze, dziadek, robisz. Tak. Dobrze robisz. Gdybyś mnie sypnął, to i tak mi nic nie zrobią, bo jestem nieletnia. A kolesie mogliby wrócić i ci tę fregatę z dymem puścić. A, to już są groźby karalne. Ty mnie nie strasz. Na prawie to ja się znam lepiej niż niejeden papuga. Nie latą, to policja może nas skoczyć. Przykładzik. Kiedyś chciałam zajmować bryczkę. Taka fajna była tuning i te sprawy. Ale ten palant, co ją tak sobie odpicował, zamontował sobie cichy alarm. Ja nic nie słyszę, a tu mi wyskakuje Bolek z baseballem. To się zamknęłam w jego aucie i dzwonię na policję, że właśnie obrabiam facetowi autko. Kuta z własnego samochodu nie ruszy, więc luzik, jestem bezpieczna. Bały przyjechały, zgarnęły mnie. I co? I kupa. Z tamtego dnia wylałam facetowi kwas na szybę. Sam widzisz, mogą mi nagwizdać. No. Świder, nie pękaj. Będzie 10 sztuk po dwie bańki i jeszcze dołożę jakiś ekstra model z aparatem. Będzie taniej. Poczekaj, zmienię automat, okej? Świder, to jutro o 3:00 tam, gdzie ja wiem, a ty się domyślasz. Siemanara. Właśnie. Może, dziadek, coś kupisz? Masz monety? Mam tu dla ciebie towar ekstra. Luknij do środka. Świeżynka. Za 2 miesiące wchodzi do promocji. Tego nie ma nawet jeszcze prezes Ery. Kradziony? Jaki kradziony? Legalnie zajumany. A, to zmienia postać rzeczy. No. Ile? Mam jakieś 10, ale już zamówione. Ja pytam, ile kosztuje. Aha, no to jak dla ciebie, dziadek, jakieś 10 banieczek, 1000 znaczy się. Bo w promocji będzie po 2,5, więc okazja nie do zdarcia. Jak dla mnie to za drogo, kumar? No, skąd masz ten numer? Odpada koleś. Ja odpadami nie handluję. U mnie znajdziesz tylko świeży towar. Widzę, że często zmieniasz telefony. Boisz się, że namierzy ci policja? Dlaczego zmieniasz telefon co 15 sekund? Ja nie boję się, że namierzy mnie policja.
Ja się boję, że namierzy mnie Matrix. Matrix? No. Matrix. Spoko. Pan Andrzej? Andrzej? Mogę jakoś pomóc? To raczej ja mogę pomóc panu. Jakiś czas temu przeczytałam w gazecie, że oszukał pan urząd skarbowy na niezłą kasę. I że nie zamknęli pana tylko dlatego, że zniknął pan zaraz po bankructwie firmy. A to ciekawe. Poproszę kawę. Albo nie, mleko. Zimne. Potem usłyszałam wywiad w radio. No i? No i zaczęłam sobie myśleć, że gdyby pan rzeczywiście zrobił taki przekręt, to przecież siedziałby pan teraz gdzieś w ciepłych krajach i wydawał te swoje kilkanaście milionów. Kilkanaście? Dziękuję. Potem zaczęłam sprawdzać i doszłam do wniosku, że przyda się panu moja pomoc. W jakim sensie? Wie pan, niedawno skończyłam studia. Na aplikację nie mam szans, bo w Polsce dostać się na aplikację jest trudniej niż w Japonii do Yakuzy, więc... Pracuję dla firm ubezpieczeniowych, rozwiązuję różne zagadki. Ale jestem zdolna. I myślę, że mogę panu pomóc. A gdzie jest haczyk? Nie ma. Żadnego haczyka. To będzie pani pracować za darmo. Proponuję taki układ. Odzyskam dla pana dom, firmę i pieniądze, a w zamian otrzymam 30% tego, co odzyskam. 30% z niczego? To dalej nic. A ja myślę, że te 30% to jest całkiem niezły kawałek chleba. Skoro tak bardzo pani wierzy w to, co mówi, to ma pani moje błogosławieństwo. Proszę bardzo. Tu jest umowa. O! Widzę, że jest pani przygotowana. Brakuje mojego adresu. Wystarczy mi NIP i numer dowodu. Nie ma pan trapu. A wie pan, jakoś do tej pory nie był mi potrzebny. Co, płyniemy? Nie ma pan dzwonka. Wedle przepisów znajdujemy się na wewnętrznych wodach morskich, a skoro tak, to podlega pan odpowiednim paragrafom. Nie ma pan dzwonka i trapu. Jakich morskich? Przecież do morza jest jakieś 100 kilometrów i to Londyn. Dlatego te wody nazywają się wewnętrzne. Uprawnienia pan posiada? Jakie znowu uprawnienia? Kwalifikacje do kierowania jednostką pływającą po wewnętrznych wodach morskich. Atest na wiosła pan posiada? Na wiosła? Na wiosła. Takie przepisy, proszę pana.
Ja na ten przykład, jak jest czerwone światło, to stoję. Jak zielone, to idę. Żadnych mandatów. No. A oświetlenie tego statku gdzie pan posiada? Jakie znowu oświetlenie? Czerwone na lewej burcie, zielone na prawej burcie, a białe po środku. Zgodnie z przepisami, a napęd tej szalupy jaki jest? Wiosłowy. Nie widać? A atest na wiosła pan posiada? Już mnie pan o to pytał. A tak, pytałem. Na stare lata pamięć już nie ta. A tak, w ogóle, to gdzie pan płynie? Z panem. Ale konkretnie? Do urzędu. Ale gdyby pan był łaskaw, to może najpierw na drugi brzeg. A tak w ogóle, to pana tutaj nie ma. Jak to mnie nie ma? Nie ma. Pana taksówka nie spełnia żadnych norm, żadnych przepisów. Więc lepiej niech pan się nie przyznaje, że pan wozi ludzi. Ale pan jest... upierdliwy urzędnik. Nie. Tego nie chciałem powiedzieć. Nie. Ale pan powiedział. Ja kiedyś, proszę pana, byłem normalny. Miałem dom, rodzinę, pieniądze. Miałem kiedyś flotę statków rybackich. 12 jednostek. Początek lat 90. To był, proszę pana, raj dla inwestycji. Ale mnie zachciało się więcej. O nas i zachciałem naśladować. No i co się stało? Zaciągnąłem kredyt. Potem drugi i trzeci. Potem kredyt na spłatę kredytów. Nie ma pan trochę alkoholu? A nie, no. Ja myślałem o wysokoprocentowym. A, to tylko spirytus. Dobrze. Przewóz. No. Ładunków niebezpiecznych. Ma pan zezwolenie? Jakie zezwolenie, no? Brak zezwolenia. A gaśnica? Woda. Woda. Mokra woda. Jak przewozi pan substancje łatwopalne, to musi pan mieć gaśnicę. Ale woda. Jest woda. Mokra. Jest substancja. Jest gaśnica. A to do celów spożywczych. A to proszę pokazać koncesję na handel i świadectwo zdrowia. A po co? Jak jest gastronomia, to musi być świadectwo. A gdzie pan tu widzi gastronomię? A poza tym to nie jest statek morski. Jak pływa po wewnętrznych wodach morskich, to jest statkiem morskim. Nawet jak to jest łódka? No, a jak przyjdzie wielka fala i pana łódź przewróci, to co wtedy? Na jeziorze? Rakietnicę pan ma? Nie mam. A zezwolenia na rakietnicę? Nie mam. No to mamy dwa przestępstwa. Dwa przestępstwa. Jedno, brak rakietnicy. Drugie, brak zezwolenia na rakietnicę. A po co mi rakietnica, skoro nie mam na nią zezwolenia? Tak między nami mówiąc, mamy ten sam problem. Też straciłem dom, rodzinę, żonę, firmę. Wszystko. Odeszła z księgowym. A to... Wie pan, z perspektywy czasu... To była pana wina? Chyba moja. Chyba. To do niedzieli. Wpadnę z kiełbaską i z przynętą. I może jakieś piwko jeszcze. Tylko, żeby się wędki zmieściły.
A, i niech pan zarejestruje łódkę. Resztę się jakoś załatwi. Proszę by cię, no. Pomogę panu? Nie trzeba. Oj, trzeba, trzeba. Widzę, że nie radzi pan sobie z tym bałaganem. To nie bałagan, tylko mój biznes. Postawia pan sobie wysokie wymagania. A w spożywczym robili porządki i trafiło się trochę tego kartonu. To niech pan to weźmie na dwa razy. Inaczej znowu pan zaliczy wywrotkę. No co pan, mu kradną. Ale popilnuję. A? Porządny z pana człowiek. O! Co się stało? Ani zawsze mnie tak w kręgosłupie, ale to zawsze jak głodny jestem. A już myślałem, że będę musiał jeść kolejny raz obiad w samotności. A potem wyrzucili mnie z domu i wszystko się dalej potoczyło normalnie. Rozwód, alkoholizm, przytułek. Potem taki jeden Stefan zaprowadził mnie na miasto i pokazał, gdzie zbierać makulaturę. I tak już od 2 lat nie piję. Czasem puszcza oko do takiej jednej Jaćki, co siedzi pod urzędem. Bo fajna babka jest. Poderwij ją. Może razem coś wykombinujecie. No gdzie ja się nie umówię z nią na randkę? No to z tej makulatury to tam wiele wycisnąć się nie da, a nazbierać się trzeba. A na czym jest najlepszy interes? No, na puszkach i na złomie. Ale złomu to ja zbierać nie mogę, no bo ten kręgosłup. A makulatura co? Też ciężka. Przejdź na puszki. A to znaczy ja? Normalnie. Szukaj. Na stadionie po meczu. W akademikach po weekendzie. Wokół sklepów, tam gdzie sprzedają piwo. Ty, Andrzej, to masz łeb na karku. Myślisz, że to się może udać? Na pewno się uda. Spróbuj. No jak się nie uda, to zawsze możesz wrócić do makulatury. No niby tak. Na ślub się pan wybierasz? A co? Aż tak widać? Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Czy można? Czy można? Osobiście nie wyobrażam sobie dalszego dnia bez rozmowy z tak optymistycznie nastawionym młodym człowiekiem. A bo ja chciałem pana prosić, żeby pan mnie przewiózł na drugą stronę, tam gdzie są te domki. Osiedle. O, tak, 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 tak. Właśnie, ale, właśnie. Siadę. Dzięki. Tu? Tak, tu. O, siedzę. Widzę w pana oczach radość, ale w duszy coś chyba trzeszczy. A raczej w kościach coś strzyka. I to od dłuższego czasu. W kościach, powiada pan. A był pan u lekarza? Nie stać mnie na taką rozrzutność. To niedobrze. Jak pana stan będzie się pogarszać, to niebawem trafi pan do szpitala. A jeżeli nie ma pan ubezpieczenia, to wie pan, ile będzie kosztować leczenie? Fortuny. Ale u mnie grubo z kasą. A to może. Bank Morski oferuje na bardzo korzystnych zasadach kredyt na rozwój firmy. Jakie ma pan miesięczne przychody? 50 zł dziennie. No, może trochę więcej, jak się trafi przemytnik. To obowiązkowo musi pan wykupić polisę na ubezpieczenie ryzyka wykonywanego zawodu. Zaraz, zaraz. A ZUS pan opłaca? Ale może zainteresuje pana ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
A ile to będzie kosztować? No, od razu ile. Jeżeli najpierw policzymy korzyści, to koszty wydawać się będą śmiesznie niskie, nie? Uuu, widzę, że bąble panu wyskoczyły. 25 zł za paczkę. Proszę spróbować, przejdzie od ręki. Jutro nie będzie śladu. Tak, na pewno. Ale co to za wynalazek? Plastry aerolecznicze. Dzięki odpowiedniej gospodarce mikrobiologicznej i odpowiedniemu dostępowi czystego powietrza poprzez minifiltry z węglem aktywnym. Te plastry powodują szybkie golenie ran, pooparzeniowych i innych. Przed użyciem przeczytaj ulotkę bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ja to się panu dziwię, że pracuje pan jeszcze wiosłami. Nie lepiej byłoby założyć do tej łódki mały silniczek? No niech pan rzuci okiem. O tutaj. Wystarczy taki mały, dziesięciokonny benzyniak i ma pan kłopot wiosł z głowy, no. Tak. A szczególnie, że wiosła nie mają atestu. A widzi pan. Więc jednak coś jest panu potrzebne. Wie pan co? Policzę panu usługę kompleksową. Fajny z pana gość. Muszę panu coś powiedzieć. Nie ilość, a jakość. Nie rozumiem. Tak dużo pan mówił, że nie dał mi pan zbyt wiele powiedzieć. Musi pan nauczyć się słuchać. Czy ja wyglądam na kogoś, kto chciałby rozbudować flotę łodzi motorowych i to w dodatku na kredyt? To znaczy, że nie kupi pan ubezpieczenia. Ale mam dla pana propozycję. Na tym brzegu jest wiele domów. Więc zajmie to panu trochę czasu. Zatem dam panu dużą zniżkę. Dwie dychy za tygodniowy pakiet, tam i z powrotem. Zaoszczędzi pan ponad połowę. Wie pan, że to jest kusząca propozycja. Proszę pana, jeszcze na chwilę. Musi się pan zdecydować, czym pan chce handlować. Nie może pan jednemu klientowi oferować łódki, plastra, kremu, ubezpieczenia. Musi pan wyczuć, co klient chce kupić. Chciał mi pan coś sprzedać? No tak. A to ja sprzedałem panu. Pani Aniu, proszę przynieść wizualizację. Niech pan patrzy. Tak to będzie pięknie wyglądać. Dziękuję, kochany. Na te drzewa to trzeba w pień wyciąć. Wie pan, ile Szwedzi dzisiaj płacą za dęby? Ja wiem. Ja miałem dla Szwedów 1000 mieszkań wybudować. A przez te drewniane technologie to się tylko wrzodów nabawiłem. Przecież nikt panu nie pozwoli wyciąć drzew w Olsztynie. Jak się da, to się da. Na razie nie dali. Nie dał panu łapówki? Nie zdążyłem, bo Szwedzi zbankrutowali. A to pomyślałem sobie, żeby coś wybudować dla Szczecina. Ale się nie dało. Co? Szczecin zbankrutował? Nie. Zapuszkowali dyrektora, co to miał się mieszkalnictwem zajmować. Ale proszę pana, że ja się tak łatwo nie poddaję, to poszedłem do portu, żeby te mieszkania, wie pan co, to niby dla Szwedów, żeby dla marynarzy wybudować. No i co? No nie zdążyłem. Zapuszkowali dyrektora, co to miał się portem zajmować. No ale ponieważ ja się tak łatwo nie poddaję, to poszedłem do drugiego dyrektora, żeby, wie pan, w porcie taką infrastrukturę zbudować na te jakieś tam regaty. Nie zdążył pan, bo zapuszkowali? Nie.
wylali go z roboty. No i tak czas leciał, leciał, w robocie nic się nie działo. No to spakowałem manatki, przyjechałem tutaj. I panie, nagle, jak mi interes ruszył... A co pan oprócz hipermarketów tu planuje wybudować? Roman. Roman jestem. Żaden pan. Panie szanowny. Andrzej. Nie, panie szanowny Andrzej. Jest taka koncepcja, żeby wszystko zabudować. Cały zamek? Cały. Najpierw to chcieliśmy wybudować lotnisko dla helikopterów, ale hipermarket bardziej się opłaca. A tam dalej, z tyłu, to będą takie kamienice secesyjne i kolorowe. No, takie jak na starych zdjęciach, czarno-białych. A pozwolenie na budowę już jest? No, nie chcą wydać. Tak jak prawo jazdy. Zabrali, nie chcą wydać. A dlaczego zabrali? No bo ja wiem dlaczego. No wracałem w nocy nowiusieńką bryką z wesela. Zatrzymali, zabrali. To jeździ pan bez? Nie, no teraz nie muszę. Kierowcę mam. Ona mnie wozi. No, nawet nieźle prowadzi, tylko... No palca mi przytrzasnęła drzwiami. No ale przecież nie wywalę, nie? Wozi mnie. Wozi. No, a dzisiaj bez samochodu to wie pan, no, to jak bez... Bez nogi. Ładne auto. No. Dawno pan je kupił? No, jakiś czas temu, na przetargu u komornika, 30 tysięcy. Pan należał do jakiegoś frajera, co to żona go wykiwała, a później też żonę wykiwał wspólnik tego gościa, co to ona go niby z tym wspólnikiem. Ładny trójkącik, prawda? No, zbłądziła kobieta, zbłądziła. Ludzie często błądzą, a potem nie mają odwagi przeprosić. A przecież... My też po to żyjemy na tym świecie, żeby, no, wybaczać, nie? No. A z pana poprzednim autem co się stało? Szkoda gadać, proszę pana. Nakryłem gówniar, jak mi się włamała do samochodu. No to dobrze, nie? A gdzie tam dobrze? Zamknęła się w środku, wezwała policję. A co, sama zadzwoniła? No sama zadzwoniła i przyjechali. Przyjechali? No pewnie, że przyjechali, no. Nawet zamknęli, ale na drugi dzień wypuścili, a gówniara oblała mi cały samochód kwasem. Szyby, lakier, malowanie tyle by kosztowało, że... Lepiej było sprzedać i kupić nowy. No i co dalej? No co? Umorzone śledztwo ze względu na niski wiek i możliwość resocjalizacji nieletniej. No i że to tam niby dziewczynka, wie pan, tak nie ma. Nawet u gadu-gadu, a ja mam jeszcze dzisiaj mały interes. A to nie moja wina. Mały interes mam do zrobienia. Żartownik z pana, no. No to miłego dnia, panie. Panie Andrzej, miłego dnia. Coś panu powiem. Niech pan spróbuje robić interesy uczciwie. Bez łapówek. Może się panu w końcu uda wybudować te 1000 mieszkań. Nie da się. Nie da się. W tym kraju rządzi układ. Intonacji pana głosu wynika, że życie nieźle kopnęło pana w dupę. Nie rozumiem. Rozmawiał pan z tym pożal się Boże biznesmenem, ale miał go pan głęboko gdzieś. Dobrze pani to zauważyła. Zauważyła. Nieźle powiedziane. Co do jednego ma pani rację. Życie nieźle kopnęło mnie w 4 litery. Niech pan mi wierzy. Pana problemy w stosunku do problemów innych ludzi to pikuś. Jest pani spostrzegawcza. Ale skoro pani tak uważa... Zbrodni i kary nie mają, ale wzięłam, przeminęło z wiatrem. Znowu upaćkałaś okulary. Jak ty to robisz? 4. raz tę samą książkę. To nie moja wina, że nie drukują nowości. Mm.
Halo, tu jest kolejka. Ale ja mam pierwszą grupę inwalidzką. Ja też, mama, stoję i się nie pcham. Ale ja nie chcę płynąć. Ja chcę tylko po poradę. Tutaj wszyscy po poradę. Nikt nie chce płynąć. O, przepraszam, ja chcę płynąć. A da się zabrać dwie osoby na raz? Oczywiście. Przecież łódka jest duża. Gdzie jest twoja mama? Zadaje pan bardzo nieprecyzyjne pytanie. Czy ma pan na myśli, gdzie w tej chwili się udało? Czy też interesuje się pan szerszym aspektem zaistniałej sytuacji? Szerszym aspektem. Moja mama wróci za chwilkę, ponieważ poszła kupić te ohydne papierosy, które spowodowały jej uzależnienie od nikotyny. Jak nie przestanie palić, to dostanie raka. Jak na swój wiek, to widzę, że jesteś. Chce pan powiedzieć, że za dużo mówię? Pani w szkole też tak mówiła. Mówiła? Już nie mówi. Mam indywidualny tok nauczania. Przygotowuję się właśnie do olimpiady. Rozgadaną ma pani córeczkę. Właśnie jedziemy na konsultację do profesora, który pisze pracę o Mikołaju Koperniku. Czy pan wie, że Kopernik w Olsztynie na zamku... Wiem. A cóż to jest za olimpiada? Kasia będzie reprezentować nasze miasto na Międzynarodowej Olimpiadzie Astrofizycznej. To ma pani w domu małego geniusza. Dlaczego mówi pan o mnie w trzeciej osobie? Przepraszam, jeżeli uraziłem. Nie szkodzi. Wszyscy dorośli w rozmowie z innymi dorosłymi traktują dzieci bezosobowo. Widzi pan, ona tak potrafi przez cały dzień. A czy to jest olimpiada dla dzieci, czy jakaś większa impreza? Ponieważ jest pan miły, to mogę pan powiedzieć. Specjalizuje się w zawiłościach nowej dziedziny, wiedzy zwanej potocznie astrobiologią i astrofizyką. Jednym słowem, jest tak najbardziej poważne szukanie życia w kosmosie. I niech sobie pan nie myśli, że chodzi o jakieś zielone ludziki. Widzę, że masz potencjał. A wie pan, że mogę udowodnić możliwość zakrzywienia czasoprzestrzeni? To się wiąże z nowymi możliwościami eksploracji kosmosu. Jednym słowem, jeżeli od gwiazdy A do gwiazdy B jest stosowna odległość, to przebycie jej zajmuje odpowiednią ilość czasu. Jeżeli natomiast, wykorzystując masę, uda się zagiąć czasoprzestrzeń w formie łuku, to przybycie odległości pomiędzy gwiazdami będzie oznaczało przebycie krótszej drogi po cięciwie tego łuku. Zajmie to mniej czasu. O, przyjechał mój mąż. Musimy pana pożegnać. Widziała pani? Ona tak potrafi bez przerwy. Ma bardzo wysoki iloraz inteligencji. Chodzi mi o to, jak patrzyła na dzieci. Nie rozumiem. Wyglądało, jakby bardzo chciała się z nimi pobawić. To, jak patrzyła, ma tutaj niewielkie znaczenie. Moja córka jest bardzo mądrą dziewczynką i nie ma czasu na zabawę z takimi obibokami. Przecież to jest jedynie strata czasu. Tak pani uważa? Tak, tak uważam. Kasia teraz zdobywa kapitał na przyszłość. A czy pan wie, że moja córka dostała prezydenckie stypendium? A czy Kasia, wiecznie się ucząc i nie bawiąc się z rówieśnikami, ma szczęśliwe dzieciństwo? Mojej córce nic nie brakuje. Ma komputer, internet, ma wszystko. W ogóle po co ja z panem rozmawiam? Do widzenia panu. Do widzenia. Przepraszam. Przepraszam. A co, płyniemy? Andrzej? Aleksander? Witaj, stary. Co u ciebie? Opowiadaj. Słuchaj, twoja propozycja to była w dychę. Dziesiątkę. A teraz mocno siedzę w branży aluminiowej. Cieszę się. No i przyszedłem zaprosić cię na ślub. Gratuluję.
Jak robiłem w makulaturze, to tak mi wstyd było podejść do Jaćki. No Jaćka, no chodź tutaj, nie stój tak. A teraz to ja jestem ktoś. Przedstawiam ci, to moja wybranka. Jadwiga. Andrzej, miło mi bardzo. Aleksander dużo o panu opowiada. Da się pan zaprosić na nasz ślub? Oczywiście. A przyjdzie pan z małżonką? No, niestety odeszła. To świeć, panie, nad jej duszą. Odeszła z księgowym. Siadajcie. O. A pewnie po ślubie znajdziecie sobie jakieś mieszkanko? Co? Nie chcecie mieć normalnego domu, normalnego życia? Dla nas normalny dom to wózek, puszki i czyste niebo nad głową. Bez stresów, bez rachunków i bez rodziny, która ciągle czegoś chce. Bez urzędników, którzy zawsze wiedzą lepiej. Mamy siebie. No i ciebie. I nic do stracenia. Ty masz łódkę, a my mamy wózek. A wózka nie szkoda, jak ukradną. Może macie rację? Dobry. No witaj. Co u ciebie? Udało się. Co się udało? Wszystko się udało. Pozwy, decyzje sądu, dom, firma, odszkodowanie, wszystko jest pańskie, a to jest najważniejsze. Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Cała firma się cieszyła, że z panem wszystko w porządku. Po tym wywiadzie w radio zaczęli pana szukać. Część znalazła sobie nową pracę, ale jak tylko się dowiedzieli, że firma znowu rusza, no to wszyscy postanowili wrócić. Czy to nie jest wspaniałe? Ruszamy z firmą, jak tylko zdecyduje pan kiedy. Na jutro wyczarterowałam panu helikopter do Warszawy. Właściwie wszystko jest już przygotowane. Trzeba będzie podpisać parę dokumentów, wznowić koncesję. No. I firma znowu zacznie normalnie działać. Muszę to przemyśleć. Tu nie ma nad czym myśleć. Tu się trzeba brać do roboty. A łódka? No nie. Łódka? Przecież tam czeka na pana skórzany fotel, klima, piękna sekretarka z dobrą kawą. A pan mi tu wyjeżdża z łódką? Zdolna jesteś. Kariera przed tobą. A ja? Mam wrócić do rachunkowości, bilansów, pracy po 12 godzin? Nie wiem jak pan. Ale ja zamierzam dobrze spożytkować moje 50% pana fortuny. 30% I sekretarka, mówisz?
Spóźniłeś się. Wybacz, stary. Właśnie dokonałem ważnego wyboru. Andrzej! Czytałem! Dlaczego nie jesteś w biurze i nie pijesz whisky? Bo życie jest piękne! Miesiące po ponownym uruchomieniu firmy Andrzeja, jej aktywa wzrosły do ponad 12 milionów dolarów. Ja zostałam jej prezesem, chociaż przez 3 lata nie mogłam się dostać na żadną aplikację. Były wspólnik Andrzeja znalazł bardzo dobrze płatną pracę. Najważniejszą decyzję dla firmy o wejściu na giełdę Andrzej podjął ze swojej zdezelowanej łódki, na której pływa do tej pory. Taksi A przewozi dziennie tylko 7 pasażerów, a czas oczekiwania na rejs wynosi 8 miesięcy. Żona Andrzeja przez jakiś czas pracowała w małym sklepie osiedlowym. Dzięki rozmowom z pasażerami Andrzej zrozumiał, że najważniejsze w życiu jest bycie z kimś, kogo się naprawdę kocha. A umiejętność wybaczania jest największym kapitałem. Dzięki rozmowie z Andrzejem ktoś wziął swój los w swoje ręce, a ktoś inny rozpoczął studia i znalazł szczęście tam, gdzie się tego nie spodziewał. Pamiętacie biznesmena, który chciał zabudować zamek? Nie posłuchał dobrych rad. Andrzej? No cóż, Andrzej zrozumiał, że życie może być piękne. Teraz se możesz ścigać. I o to chodzi, żeby wstać. Skąd wiesz, może miało być tak. Już nie boli, teraz masz inne drogi. Wiesz, że możesz pójść i tam. Nie rozumiesz, co się stało, bo nie taki był twój plan. Może lepiej, choć inaczej teraz jest. I gdy kłody pod nogi czasem rzuca ci wiatr, trzymaj się. Wiesz, może miało być tak. Już nie boję.